Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie i zabieramy się za Epsona, którego klient podrzucił tutaj do mnie, bo jednego rzekomo trochę uwalił. No to sprawdzimy innego. Inna sztuka, ale ten sam chyba model, chociaż nie weryfikowałem tego, szczerze Wam powiem. Chciałbym mu jakąś pomóc na weekend i zobaczyć, czy coś da radę zrobić. Ona bardzo długo potem też stała i tak dalej. Potwierdź, tu są nalewane konsisy. Nie lubię tego konsis. Ta firma kiedyś mnie wkurwiała bardzo. Potwierdzam. Nie wiem, czy cokolwiek zrobię z tego tytułu. Bo tam są wkłady stało zasilające. Czyli może przesadzam, że głupoty gadam. Nie są stało zasilające, ale są to wkłady, które pokazują, sami widzicie, dużo i tam się dolewa tramę. Konserwacja, kontrola dysz, papier A4 i naciśnij to. No to to robimy i sprawdzamy, jaki będzie efekt w tym Epsonie. Mam jeszcze tu kilka takich możliwości, żeby to sprawdzić, natomiast te z tymi właśnie wkładami nalewanymi. Aha, ale tu nie jest źle. Nie wiem, czy ten pan w ogóle sprawdzał cokolwiek, bo on swoją głowicę uwalił. Ale zobaczymy, czy możemy zrobić coś takiego, czy kontrola jest zakończona, dotyczy głowicę. No niech sobie to zrobi chociaż jednorazowo, bo rokuje. Rokuje to bardzo dobrze, rokuje ta drukarka. Może nie będzie tak dużo pracy z tym sprzętem. Ale zobaczymy. Zobaczymy, ja bym musiał się zabrać za jeszcze jedną, chociaż nową drukarkę, żeby na dzisiaj zrobić. Dzisiaj w ten bardzo krótki dzień, bo jutro przywożę małżonkę ze szpitala, dlatego bym musiał się streścić. Mam też bardzo starego J135C. Klient za pomocą moich filmów rozbierał go, czyścił pochłaniacz, ale tu coś odpadło, jakaś sprężynka zabezpieczająca, coś tam. Nie wiem, o co chodzi, tak na dobrą sprawę. Ale sprawdzę, bo ta drukarka pomimo swoich 15-letniego stażu jest całkiem dobra. Była rozkręcana, to fakt. To już zostało mi doniesione. Klientom sprzedałem kolejną drukarkę, ale fajnie by było uratować im jeszcze tą, bo sprzęt stary, ale jary. I drukował bardzo dobrze. Do samego końca. Dobra. Ramię naprawiłem. To się udało zrobić. Jedziemy dalej. Czy ta opcja czyszczenia przyjdzie i będzie w porządku, to zaraz zobaczymy. 342 wkłady nalewane. Modna drukarka, już ja przejrzałem internety i Allegra, to powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi właśnie o te sprzęty Epsonowe ze stałym, nie stało zasilane z boku, tylko te właśnie z zalewanymi z tej właśnie firmy na C, nie chcę jej tu reklamować, bo miałem z nimi bardzo niemiłą sprawę gdzieś ponad rok temu, to no wolumen sprzedażowy potężny. Gdybym ja tak sprzedawał drukarki, szczerze Wam powiem, bardzo bym się cieszył, ale tego nie robię, bo nie mam tych sprzętów, natomiast moje HP-ki ostatnio przez tydzień, powiem Wam szczerze, w internecie nie sprzedałem żadnej drukarki, teraz będę musiał skończyć i zaraz do Was wracam, bo ta godzina, że są klienci, zaraz wracam. Tak to jest, jak się w godzinach pracy nagrywa, klienci wchodzą, także nie obraźcie się, że ten film będzie mógł być przerywany. Kontrola dysz, załaduj papier, załadowaliśmy i będziemy stwierdzać, co będzie. Czarny jest naprawdę fantastyczny. Gdyby to czyszczenie przyszło bezinwazyjnie, cieszyłbym się z tego względu, że im mniej ingerencji w urządzenie, tym lepiej jest dla nas. No myślę, że obędzie się bez tego. Czy jakość kontrola dysz jest zakończona? No dobra, niech będzie zakończona. Wyczyść głowicę, drukuję tam, rozpocznij i jedź dalej. Kolory są już uzyskane, ok. Czarny nie jest ok. Ale myślę, że lepiej w tą stronę iść, czyli nie za dużo grzebać w środku, niż za dużo. Zauważcie, że mógłbym ją rozebrać, zaraz grzebać wewnętrznie i tak dalej, ale kurde, po co?
lepiej zrobić to najprostszym sposobem, a później dobieracie do tego do środka. Tutaj mam 315. No, coraz ciężej się robi z uwagi na zaschnięcia tych głowic. Ale powiem wam szczerze, no uzyskałem tyle, chociaż nie było zbyt wiele. Było tyle. Ale wibrowane przez parę godzin i tak dalej, także dużo pracy z tym było. Bo chociaż mamy widoczny ten wydruk jakiś tekstowy, ale to jest wszystko do bani. To nie wygląda wcale dobrze. Kolory, zobaczcie, są fantastyczne. No a czarny jest jakiś. Dałem jej szansę i na odpoczynek, żeby sprawdzić, jaki będzie temat za parę dni. A tak najdokładniej to po weekendzie. No i myślę, że jeżeli będzie rokować, to pozostawimy w cenie klienta. Jeżeli natomiast rokować nie będzie, no to będziemy zmuszeni ewentualnie złożyć propozycję na świeży sprzęt. I tak by to wyglądało. Jak zakończę się to czyszczenie głowicy i zobaczymy, czy będzie coś z tego. Jeszcze ewentualnie można dać odczekać tej drukarce chwilę, bo patrząc, że praktycznie 99% dysz drukuje sobie, daje radę, to może naprawdę mile nas zaskoczyć po tym trzecim czyszczeniu, a na sam koniec jeszcze sobie machniemy kserokopię. Machniemy sobie kserokopię do porównania. A tutaj wam już pokażę, mam pierwszy sprzęt, który przyszedł do mnie na serwis. Musiał go tylko zakleić, bo nie wiem, czy tu jest case do konserwacji. Sprzęt, który też zamierzam sobie na domowe potrzeby zakupić. DJM2000. Naprawdę fantastyczny mikser, możliwości niesamowite. Jest do konserwacji, do przeczyszczenia. Wszystkie fadery, nie wiem, czy będzie jakaś wymiana któregoś z faderów, natomiast no robi, musicie powiedzieć, wrażenie. Kosztował ogromne pieniądze swego czasu. Będzie miał z 10 lat, jak nie lepiej. No, gdzieś koło 10 lat, bo pierwsza wersja tak wyszła. Natomiast sekcję całego efektora, mam taki efektor, chyba tysiączkę, dobrze mówię, tak, bo była 500, tysiączkę, to osobne, jako osobne urządzenie, a to jest wbudowane wszystko w mikser, także sprzęt naprawdę jest, no jest godny uwagi, jeżeli chodzi o sprzęt do miksowania. No pokaż, jak nam teraz wydrukujesz cokolwiek. Patrząc na tą drukarkę, tak we wnętrze, co przed momentem widziałem, to ona naprawdę nie jest w ogóle zużyta, jeżeli chodzi o urządzenie. Jest w dobrej kondycji. To całe szczęście, że nie była grzebana. Bo zauważcie, rolki, jeżeli widzicie, bądź też nie, ale myślę, że tak. Tu nie ma zapyleń jakichś większych, nie ma brudu i tak dalej. Te czyszczenia, które zrobię, zobaczę, czy jeszcze będzie wymagana jakaś konserwacja wewnętrzna tego urządzenia, ale myślę, że tak. Tu paluchem zasłania, bo nie chcę naprawdę reklamy tej firmie robić żadnej, tym bardziej, że traktowali mnie jak idiotę. A ja... Zresztą nikt chyba nie lubi być traktowany jak idiota. Tłumaczyli im jak dzieciakowi. Za chwilę wracam, ja tylko zobaczę, jak się skończy to czyszczenie. Jaki będzie efekt. A teraz do klienta. Drugie czyszczenie przeszło nam bez najmniejszego problemu. Nie zrobiłem jeszcze testu, bo klienta obsługiwałem. No to zobaczmy teraz, jaki będzie morał z tych dwóch czyszczeń systemowych i jak oczywiście zareaguje za no jakiś czas, bo to chodzi o to też, żeby jednak, no nie jest najgorzej, żeby to był trwały efekt motyla. Ja teraz wezmę, jeszcze zrobię szybki test,
na takim zapełnieniu, bo dysze drukują w miarę ok. Dobra, wyczyszczone jest i zróbmy teraz kopię. No gdzie jest ta jakaś kopia? Tutaj kopia. Zróbmy na razie ją jako BK i jedźmy z tematem. To było teraz. Ja chyba tą kartkę zabrałem. To sam przepuszcza trochę i widzę, że jest kiszka. Nie ma tragedii, ale myślałem, że będzie lepiej. Patrząc na to. Ale nie jest lepiej. Początek pozostaje poucinany. To jest chyba ostatni wydruk. Tak mi się wydaje. Tak, to jest ostatni wydruk. Który teoretycznie jest lepszym wydrukiem, ale to jeszcze nie ma nic wspólnego z porządnym wydrukiem. Zobaczymy teraz, jak smaruje na kolorowej kopii. I damy jej odpocząć. Zawsze trzeba dać odpocząć urządzeniu. To z tego względu, że jak pompa napompuje, to ten atrament lubi się przecisnąć za jakiś czas. A grzebanie będzie ostatecznym orężem, którym Epson bardzo nie lubi i nie toleruje. No w kolorze sobie radzi dużo lepiej niż w czarnym, i to było widać. Nawet powiedziałbym bardzo dobrze, zobaczcie, bo przecież barwy są rewelacyjne. To jest kserokopia. Czyli pozostaje nam odczekać, aż czarny pokaże nam idealny wydruk. Tutaj jest pasek delikatny jeszcze, który nie wywala tego atramentu, ale myślę, że to będzie kwestia godzin, jak przejdzie, jak nie. I odrobina płynu do płukania głowicy i dopiero wtedy uzyskamy na pewno idealny. Zresztą większości z Was pewnie ten wydruk by w zupełności wystarczał do roboczych wydruków, ale każdy do czegoś innego potrzebuje urządzenia. Przykładowo dzisiaj będę miał zwrotu urządzenia, którym, szczerze powiem, Wam zdjęcie pokazał, nie wiem, czy mam w telefonie, czy w komputerze. Klient delikatne cienie widzi na wydruku, no ale niestety, no to są drukarki stricte skierowane do domowych użytków, a nie do jakichś produkcyjnych rzeczy. No i tam jest to cieniowanie, które można zauważyć na tekście. Kompletnie tego nie ma na dokładaniu barw, na mieszaniu barw widać. No ale każdy oczekuje czegoś wspaniałego. No ale no nie oszukujmy się, za 350 zł urządzenie no dupy nie urwie nigdy. Przepraszam, tak kolokwialnie to imię. Miłego weekendu Wam życzę. Printworld Sklep to była reklama. Ja dam jej odpocząć również przez weekend, tak samo jak i Wam proponuję odpocząć przez weekend. Dziękuję za atencję, dzięki, cześć, wszystkiego dobrego, łapka do góry, komentarz, obojętnie jaki. Dziękuję, dzięki, cześć.